Zastartowaliśmy streama, ale to też co się dzieje nie jest zależne od nas. H2K dosyć porządnie już popracowało nad wieżą na bocie. Wciąż nieustannie są wokół smoka i starają się tutaj wygrać tę mini walkę na wizję. Tak jest, jak najbardziej. Jednak udało się powstrzymać przynajmniej próby podjęcia tego smoka. Flash wymuszony przez Ryu. No, on wywiera tutaj ogromne zagrożenie, ogromną presję, ale mam wrażenie, że ten flash nie był aż tak potrzebny. To jeszcze nie jest ten etap, kiedy Overload Ryza zadaje 1500 punktów obrażeń i faktycznie AD Carry musi reagować w ten sposób. No, nadaje się tego zawodnika, zwłaszcza, że Spell Shield wychwycił Essence Fluxa, więc... No, zobaczymy. Jest Infernal podejmowany Mountain, pojawia nam się Dragon Picie, który jest Dzieleśnik, teraz wygra Janko z Mountain, jednak zjadła tutaj presja. Ale wystarczająco tanki, żeby nie zginąć szybko. Ziv zostaje złapany i odflaszowuje od headbata Wandera. Wander musi ultować, pojawia się tam Forgiven, czy to będzie walka 5 na 5. Westdoor to jeszcze troszkę postraszył od Amne. O, tutaj trafiony Shock Blast, Ziv mocno obrywa. Janko wymija kolejny strzał, nietrafiony kokon, ale wychwycony na Spell Shield. Ana. No i cóż, wieża na bocie upada. 2 do 0 w wieżach, 4500 różnicy między tymi dwoma zespołami. Tutaj jeszcze nam idzie dosyć potężnie wieża obita, więc H2K świetnie snowballuje, to trzeba przyznać. No tak, i tutaj też sprawa w tym zasługa Ryu. Wspominałem ten przed meczem. Ja mam tutaj duże oczekiwania, ale zobaczmy. Odo Amne podrzucony, no, on jest, musi być martwy tutaj, nawet nie ma co się ekscytować. Nie ma najmniejszych szans. Flash zagrany niepotrzebnie. Ponieważ jest też natychmiastowa odpowiedź ze strony Mantyna. No wiadomo, to też wymusił flasha na Rexa, ale czy było warto? To jest ciężko, można by się kłócić. Wyrównanie wyniku, jeżeli chodzi o zabójstwa 3 do 3. W zabójstwie, przepraszam, w złocie wciąż H2K prowadzi. 4000 to jest całkiem fajny wynik. No jeszcze dodatkowo kolejna wieża, więc ta przewaga automatycznie rośnie do 4500. Tak, jest to naprawdę już znacząca przewaga i zobaczy, oni idą za ciosem, zabierają kolejną wieżę. Jest rzucony Frozen Tomb, ale co z tego, Ryu dysponuje klęsem. Wander na frontlane, nie ma jeszcze ultimate'a, musi flashować. Niebezpieczna sytuacja dla drużyny z Europy. Dokładnie tak. 22 minuty już za nami. Cały czas H2K prowadzi i to jest duży plus. Miejmy nadzieję, że ta przewaga się w jakimś tam stopniu utrzyma. I pozwoli oczywiście tutaj uzyskać to zwycięstwo. Wiadomo, my jesteśmy bezstronni, ale ciężko tutaj uniknąć, czy też ciężko tutaj ukrywać, że po części kibicujemy oczywiście zespołowi H2K. Po pierwsze reprezentują oni Europę, po drugie mamy tam dwóch Polaków, więc to jest kolejny to powód. Forgiven w przeciwieństwie do Ryu nie dysponuje klęzem, musi uważać, żeby czasem Westdoor go tutaj nie chciał zaskoczyć. Jego ultimate jest niedostępny, ale tylko przez moment. Ta zdolność ma dosyć niski czas odnowienia. Odo Amne split pushuje, złota wieża na bocie. To jest wieża oddalona najdalej od Barona, jeżeli teraz podzielić uwagę HQ na bota oraz na ten obiektyw, jakim jest oczywiście Baron. Wtedy drużyna z Europy, drużyna z dwoma Polakami wyjdzie o wiele lepiej, budują sobie też potężnie wizję. Oni będą mieli właśnie w tej chwili przewagę tej wizji, czyli mają też przewagę oczywiście, jeżeli chodzi o samą strategię, samo taktyczne podejście. Mantyn za ścianą oczekuje na okazję, chociaż ładnie tutaj ugrał kokon ze strony przeciwnika. To jeszcze Ryu wykryty przez Playseekera, ale jakby nie patrzeć, ja się rozpływałem nad tym, jak grał Ryu, ale mimo iż zabójstwa nie padały aż tak często na bocie, myślę, że należy docenić Forgivena. On zagrał naprawdę dobry botlane, ma w ogóle prawie 40 ponad, prawie 40 kilków przewagi nad przeciwnikiem, to jest bardzo dużo. Ponadto, no, ogólnie rzecz biorąc, nie można mu tutaj nic zarzucić. Dobrze rotuje wraz z Wanderem, pojawia się tam, gdzie on jest potrzebny i myślę, że on też swoją rolę odegra w teamfightach, kiedy te się rozpoczną. Jeżeli teraz jeszcze H2K zabierze krawa, to będą mieć naprawdę spory komfort wokół tego obiektu, jakim jest oczywiście Baron. Jeżeli teraz H2K wykorzystałoby fakt, że Ziv nie ma teleportu, to mogłoby ewentualnie na tego Barona podejść, ale z drugiej strony HQ gra na dwa teleporty, więc to jest też taka odpowiedź na
stratę jednego z tych summonerek. Ziv też za niego będzie teleportem dysponował, więc będzie zmierzał na bota, żeby zapobiec temu pszowi odłamne. No i cóż, następne kilka minut to będzie walka po prostu o wizję na baronie. A propos tej wizji, tutaj oczywiście krawica zostawiła rogi, czy też właściwie czułki. I będzie dawała tą wizję zespołowi H2Gaze in the Hall, wychwycone w dużej mierze przez tarcze od karmy. Takie sobie rzucone, bo można. Też ta umiejętność nie ma specjalnie długiego czasu odnowienia. No i cóż, HQ ma tą wizję faktycznie w Baron Picie, więc H2K, nawet jeżeli teraz myśli, że ma tutaj pełną kontrolę, to faktycznie tej nie ma. I HQ ma tyle tutaj też tej swobody, że będą wiedzieć, jeżeli tutaj przeciwnicy podejmą Barona. Minuta do pojawienia się Cloud Drake'a, czyli wciąż jeszcze może się pojawić Ocean Drake, wciąż może pojawić się jeszcze Mountain, czyli jeden z tych oczywiście smoków. Szkoda, że nie jest kolejny Infernal, tak? W zasadzie tak. Chociaż dwa Cloud Drake'i nie będą aż tak tragiczne dla H2K. No wiadomo, że lepiej mieć Mantyna, lepiej mieć Infernala, nawet Ocean Drake'a, ale teraz zobaczmy w ogóle Mantyn. Może zostać zatrzymany, tak też zresztą się dzieje, ale tylko na chwilkę. H2K wygania przeciwników w kierunku ich własnej dżungli. Na łodzie wciąż nieustannie Odamne i Ziv. To jeżeli dojdzie tutaj może do dwóch teleportów, to Odamne jest raczej w tej komfortowej sytuacji, że Ziv nie ma CC, tak? A Odamne go wciąż, Jace wciąż posiada, więc będzie mógł tutaj przerwać teleport przeciwnika. Zobacz też, ile tutaj jest pułapek. To jest Caitlyn. Ona daje nam też tyle przewagi, że jest w stanie zdecydowanie zmniejszyć pole manewru przeciwnika. Tak, prędzej czy później ktoś będzie musiał w nie wejść. Pewnie będzie to Albis, który osunie się tarczą wcześniej. Właśnie tak też zresztą chyba się stało przed momentem. Wiadomo, Sivir również może tego dokonać, już więc Splash. Teraz Mantyn, jak Kavmionariu, wygania go z tej okolicy. Jest również rozdrażniony smok podniebny, którego będzie zabierał sam tej Odoamne. Tak jest, bez większych problemów zostaje on zabezpieczony. Tutaj brakuje mi jeszcze HTK oczywiście Loketa, brakuje oczywiście Egidy, przez co te obrażenia od Ramla zostałyby znacząco zmniejszone. HTK musi czekać tutaj na kokon od Jankosa, złapanie pojedynczej osoby, ewentualny też oczywiście follow-up. No i przechodzimy do 27 minuty spotkania. 6 tylko załóg spadło jak do tej pory. Ale wydaje mi się, że tutaj nie można narzekać na nudę, bo się wiele, wiele działo. Tutaj nie chodzi zawsze o to, żeby tych killi padało masę, tylko o to, żeby faktycznie coś się zmieniało w tej rozgrywce. I rzeczywiście już takie wybiera tą presję, chociaż teraz stanę jej troszeczkę przed ciężkim zadaniem. Przeciwnik stanął okoniem i też tak troszeczkę utrudniam podejmowanie tych struktur obronnych. Baron by tutaj niewątpliwie pomógł, ale też nie można go podejmować w ciemno. No i wciąż ta walka o wizję, którą nawet jeżeli H2K wygrywa, to nie są na tyle w komfortowej sytuacji, żeby tego Barona od razu podjąć. Zobacz, że ich przewaga w złocie już nie rośnie, tylko raczej może powoli maleje. 4000 przewagi na ich koncie. O, jest podejmowany Sneaky Baron. No i tutaj Wesda oczywiście ten cały plan rozbije w pył, ale teraz Janko z tragicznej sytuacji wyłapany i martwy. Ryu również jest w nieciekawym miejscu, ale zobaczmy, Odoamne oraz Wander nadchodzą. Forgiven w złej sytuacji. Forgiven w bardzo nieciekawej sytuacji. Dobrze tutaj, że Baron go oczywiście nie bije, Ziv zostaje oczywiście Zonia. No i mamy sytuację czterech, ale H2K wychodzi zdecydowanie lepiej. HQ brakuje follow-up. Ten teleport! Co tu było? Ten teleport był świetny. An upada, Albis oraz Mountain tylko przy życiu. Mountain tym ogromnym CZ zostaje tutaj złapany i chyba będzie musiał upaść, ale zobacz, tunel za tunelem, Ace in the Hole, ale to niewystarczający shock blast zablokowany przez miniona. H2K, świetny podręcznikowy teamfight. Tak, jeszcze ten teleport na koniec. Ryu, absolutny MVP tego spotkania. 3-0-2, ogromne obrażenia, świetna presja na linii, którą wygrał w 1v2 niejako. I teraz też ten teamfight, który pozwolił zespołowi H2K na podjęcie Barona, pomimo iż ich jungler był martwy. On teraz powoli wraca w ten kierunku i musi teraz uważać, jeszcze używa ESR-a w Embrace, żeby przytankować tam wrażenie. Ładna proba, tak. Co nie! Czy on zestilował Barona? Tak! Czemu on zestilował Barona? To się nie dzieje! Sytuacja wprost z Europy!
To jest klasyka. To jest klasyka. Dlaczego? No i w tej chwili H2K przegrało sobie tamten teamfight. No niestety. Czarne chmury nadciągają na H2K. W momencie, w którym support... To może kosztować ich grę na dłuższą metę. Wierzę Barona w ten styl. Ale mamy jeszcze, zobaczmy ten teamfight. To było coś świetnego. HQ sfokusowało się na przeciwnym junglerze. Słusznie, wykluczyli go oni w tej chwili. Mieli sytuację 5 na 4, ale zobacz. Momentalny follow-up ze strony H2K. Ogromna CC na Westdora. Westdor nie może nic zrobić. I tak jak mówiłem, dobrze, że Baron nie został tutaj zagrowany. Jeżeli Baron zostałby zagrowany, to H2K musiałoby walczyć bez swojego AD carry. Tak jest, to jest też ładna komunikacja ze strony swojej H2K. Bardzo mocno tutaj. Może nie tyle to zaskoczyli przeciwnika, chociaż widać było, że chyba nie spodziewali się takiego manewru. Za chwilę na powtórce zobaczymy ten tragiczny moment. Minuta ciszy dla zespołu H2K. Za tą próbę podjęcia Barona. To jest właśnie próba była dobra. Tego bez dżunglera, prawda? Jest takie zagrożenie i Albis wykorzystał sytuację. Ile to było HP? Tutaj był błąd H2K, że oni w ostatnim momencie od tego Barona się odwrócili. To się nie powinno wydarzyć. Oni powinni tego Barona skończyć. Ewentualnie już trzeba było pozwolić, żeby to Q doleciało od karmy. I dopiero... Nie, to było zbyt ryzykowne. Po prostu zberstować tego Barona, a jeżeli już chcieliśmy przeszkadzać, no to po prostu od razu się odwrócić. No tutaj zostało 150 HP, to właśnie sprawiło, że to Q od karmy dobiło Barona. Te ostatnie dwa ciosy od Amne. No szkoda, szkoda. Zobaczmy, zobaczymy jak... Nietrafiony kokon, nic z tego, ta inicjacja nie wyszła. Baron wciąż dostępny, ale jeszcze tutaj niecała połowa została go oczywiście. 1000 zł przewagi dla H2K, no, momentalnie stopniała. Ta różnica. Zif bez teleportu. Eriu zadaje kosmiczne obrażenia, a to jest dopiero początek. On jeszcze nawet nie złożył tak naprawdę bardzo dużego przedmiotu. No jeżeli teraz H2K by tego Barona zdobyło, wydaje mi się, że mogliby zdobyć nawet Inhibitor. An sam nam idzie, ale zabrakło tutaj zasięgu. Forgiven, odłamne Eriu będą starali się pushować, ale za chwilę też mogą być sflankowani. Pojawia się nam Mountain. No zobaczmy, Vander, Jankos. Biegną w kierunku dolnej części mapy. Dwa Infernale, dwa Cloud Drake, i to też jest w sumie fajne combo. Zwłaszcza po podjęciu Eldera. Mamy wtedy bardzo mobilny, szybki zespół, który zadaje duże obrażenia. Jest to w sumie na rękę również m.in. Ryze'owi. No i cóż, Infernal ostatnim smokiem oczywiście, poza Elderem w tej rozgrywce, w tym drugim meczu dzisiejszego dnia. HQ w lepszej sytuacji, jeżeli chodzi teraz o zabieranie tego smoka. Zobaczmy jeszcze przewagę. No, ten Baron wszystko tutaj diametralnie zmienił. Oj tak. Tutaj ten Baron troszkę podzmieniał, ale z drugiej strony nie jest on aż tak mocno wykorzystywany przez zespół HQ. Oni bardziej go podjęli po to, czy właściwie Albis go wziął bardziej po to, że przeciwnik go nie miał, niż po to, że mają plan na wykorzystanie go w tej sytuacji. Podrzucony Vander, equalizer w dobrym miejscu, Jankos musi się wycofać i Vander pozostawiony samemu sobie używa Unbreakable Will. Mountain zatrzymany w miejscu, otrzymuje dużo obrażeń od Ryu, ale Jankos, poważny błąd tego zawodnika. Wystawił się na ostrzał, jest użyty repel i to pozwoli mu przeżyć, ponieważ reszta zespołu go osłania na odejście od Westdora, Frozen tu defensywnie. Mountain, Forgiven cały czas strzela, na flance jest odłamny, który skacze. Westdor został zniszczony, no i zobaczmy Mountain oraz Albis na niskim stanie zdrowia. Forgiven oraz Ryu się teleportują. An musi uciekać, ale złapany w runiczne więzienie. Ace in the hole wykończy tego zawodnika. Tak też się dzieje. H2K jest na fali. No i mamy w tej chwili sytuację 2-0. Mimo tego, iż stracili Barona, teraz się troszkę zrekompensowali. Tak, powinien tutaj nastąpić bardzo potężny push ze strony zespołu H2K środkową, ale i kontakt też zresztą się dzieje. Ryu odamne oraz Forgiven już się tutaj znajdują, podczas gdy Jankos zaopiekuje się. Ale jestem ciekaw, czy ta gra się tutaj teraz skończy. A i nie wydaje mi się. Nie, Jankos na Infernalu. Poza tym też te death timery wbrew pozorom nie są aż tak wysokie. Niemniej jednak wieża Inhibitor oraz Infernal Drake za darmo to jest spory błąd. To jest spora nagroda za naprawdę dobrą grę w tym teamfightie ze strony zespołu H2K. No a nam nie pozostaje nic innego jak poczekać te najbliższe kilka minut, żeby zobaczyć, co zrobią dalej. Zobaczmy tutaj jeszcze, jak wygląda wizja tej drużyny. Jankos niczego kompletnie nie widział. Gdyby tutaj Janko został podbity, a nie Vander, który jest niesamowicie twardy, to sytuacja mogłaby się troszkę inaczej skończyć. Zobaczmy. AHQ dostaje informację. Widzi Jankosa, momentalnie się odwraca.
ale Zonia tutaj sporo porobiła, Ripple również, Westdorfina tutaj oczywiście też decyduje, ale zobacz, że tych obrażeń zabrakło, bo zabrakło też celów, które mógł oczywiście uderzyć i Forgiven, który otrzymał taką dużą ilość free shotów, odłamne na flance, An kompletnie w tym teamfightie nic nie zrobił. Ktoś na czacie narzekał na Jankosa, ale ten Kokon był naprawdę dobry, o, w ogóle Ryu też agresywny flash, ale no właśnie, to jest ten moment, Ryu nie zginął w tym meczu ani razu, zadaje duże obrażenia, 3-0-4 wbrew pozorom jest w miarę twardy, głównie za sprawą też Serafa. I to oznacza, że kiedy ten flash jest dostępny, to ja to ujmuję tak, Ryze w pewnym momencie jest taką LeBlanc, jak masz flasha, to zachowujesz się troszeczkę jak LeBlanc, bo idziesz przed siebie, zaskakujesz przeciwnika, zatrzymujesz go w runicznym więzieniu i jeżeli grasz albo AD carry, albo IP carry, no to zazwyczaj jesteś martwy z uwagi na te kosmiczne obrażenia już na tym etapie rozgrywki. 50 sekund do pojawienia się Barona, którego raczej zespół tutaj z Europy będzie chciał zabrać. Znowu odzyskali tę przewagę. Forgiven jeden cały item przewagi nad swoim wrogiem. Zejście Ryu do dżungli przeciwnika. Może tutaj czekasz, nadejdzie przeciwnik. Jest to sobie nie najgorszy pomysł, chociaż Westdorf chyba nie zaryzykuje wyjścia aż tak daleko. Teraz Jankos podbity, wychwycony przez Mantynę, ale nadchodzi Ryu. To zmusi Mantynę do ucieczki. Również nadchodzi Vander. No, 511. W miarę twardą Rek'Sai, która ma Spirit Visage, już kolejny Negatron Clock również jest złożony. To będzie Guardian Angel w wykonaniu właśnie dżunglera zespołu HQ. Ofensywa na topie, na bocie Adamne, z kolei na midzie jest An, który musi odprzerwać. No i HQ jest podzielone, dzięki czemu Europejczycy, czy też raczej zespół z Europy, jeśli powiedzieć Europejczycy, no mają mieszany skład. Zabierają kolejną strukturę, 300 wieża na ich koncie, 5000 przewagi. I chyba będzie podejście pod Barona. Bez problemu. Tutaj dysponując Caitlyn, która też poradziła sobie bardzo dobrze, 2-0-3. No podejmowanie, wiesz, to był podręcznik. To było podręcznikowe zagranie ze strony H2K. HQ nie miało szans na to, aby odpowiedzieć w jakikolwiek sposób. Teraz rozpoczęty Baron, zniszczony ward i odejście. Może próbują tutaj zmusić HQ do reakcji. Oj, Albis zmartwychwstał. To jest koniec. Teraz jeszcze podbity Westdorf. Zobaczmy. No, obrażeń za dużo. Ryu zadaje. Nie ma flasha. Frozen tu obrzucony, ale w tym czasie umiera nam Forgiven. Jestem ciekaw, jak on tutaj upadł. Odamne stara się tutaj strzelać, ale to jest nieciekawa sytuacja dla zespołu czerwonego. No, straci póki co jednego zawodnika za dwóch, ale faktycznie utrata AD carry tutaj będzie bolała. Po pierwsze, nie podejmą oni prawdopodobnie tutaj Barona. Po drugie, też ciężko będzie wziąć wieżę. Jak to się stało? Mam nadzieję, że tutaj będzie pokazano to na powtórce, to zagranie. Flash. Zi się troszkę przestraszył. No tak, mamy tą powtórkę. Zobaczmy, co robi Forgiven. No staraj się tutaj dojść do swojego zespołu, ale to... O nie, siatka, ten Heavynet. Ten Heavynet, znaczy po co? Pędziła na niego Rek'Sai, on nie chciał uniknąć oczywiście tej konfrontacji. Ale jak przeciwnika uniknąć? No to był właśnie ten błąd, to był właśnie ten błąd. Może Ryu świetnie został użyty, Ultimate Mountain złapany w tą dużą ilość CC. Pojawia się również Jankos z follow-upem. Kokon i wyjaśniony jungler przeciwników. Można podejść pod Barona. Ryu, fenomenalny występ. Naprawdę fenomenalny. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego zawodnika. Tak jak mówię, moje oczekiwania były dosyć wysokie względem niego, zwłaszcza po tym, co zaprezentował w tamtym tygodniu, ale w tym meczu, może nie powiem, że przerósł sam siebie, ale zdecydowanie spełnił moje oczekiwania i nawet troszeczkę je pod... tutaj zaspokoił z nawiązką, o tak bym to powiedział. Jest w końcu tym razem niezabrany Baron przez przeciwników. Trzeba teraz iść botem, ewentualnie topem. Nie ma teleportu, więc nie ma za bardzo sensu wysyłać kogoś na split push, powrót do bazy, obkupienie się i push. Wydaje mi się, że najbliższe 10 minut pokaże nam, wyłoni nam zwycięzcę tego spotkania, na którym na razie, no, tutaj do przodu jest H2K. Jak najbardziej, to od początku właściwie trwania tego spotkania chyba nie było momentu, w którym AHQ by prowadziło w złocie, być może na takim samym początku, ale tam jasne, 200-300 sztuk złota to jest tyle co nic i wydaje mi się, że nawet takiej sytuacji nie było, sądząc po wykresie. 40 minut gry za nami, 11-5 na korzyść zespołu AH2K oczywiście, no i 6-3 w wieżach. Duża czerwona na bocie, ta wieża na połowie stanu zdrowia,
Nie wydaje mi się, żeby HQ było w stanie wybronić, ale co prawda Wave Clearem dysponuje. Na midzie Ryu razem tutaj z jedną falą minionów wzmocnionych Baronem będzie starać się obijać inhibitor, który no z autoataków sporo tutaj będzie tracić. No i zespół z Taiwan decyduje się na oddanie wieży na bocie w zamian za obronę inhibitora. Bardzo słusznie zresztą tutaj. Wydaje mi się, że akurat ta decyzja nie była trudna do podjęcia. Ryu cały czas obija inhibitor 2 uderzenia i to będzie koniec, dokładnie tak się dzieje. Że zatrzymany w miejscu Mantyn, jak widzimy, Wester nie decyduje się na full Olina, tutaj tylko protobeltem zranił przeciwników, ale tylko tyle. Na bocie wciąż stoi wieża i ona prawdopodobnie będzie celem teraz drużyny dwóch Polaków. Rozstawione tutaj trapy, które będą tutaj przeciwdziałały ewentualnej inicjacji przeciwnika. No i flanka. No zobaczcie, ten teleport został skancelowany i słusznie. Bardzo szybko tutaj by został zabity Westdor, gdyby skończył tą saunerkę kastować. Jest tutaj Zonia, jest Frozen Tomb, ale mimo wszystko pozbawiłby swojego zespołu jakby wsparcia, zwłaszcza w momencie, w którym musiałby używać Frozen Tomba defensywnie. No ale z drugiej strony HQ staje przed dylematem, bo oni tą wieżę na pewno stracą, jeżeli nie zareagują. Chłopaki na ogromny zasięg zarówno Jace'a, jak i Caitlyn. Teraz Albis musi uważać. Duże obrażenia, jest zagrany teleport przez Ryza, ale w sumie nie został wykorzystany. Teraz Westdor, jest atak i to jest to, o czym mówiłem. On zniknął w momencie i teraz zobaczmy, to jest koniec tego teamfightu. Tak na dobrą sprawę, ponieważ również błąd popełnił Ziv. No i reszta zespołu HQ musi uciekać. Westdor nawet nie miał okazji użyć ultimate'a, to CC, który otrzymał i ten burst. To jest to, o czym mówiłem. H2K wyłapuje, ma follow-up i tyle. Już spora fala na midzie, która już napiera. Jest jeszcze Baron buff i on powinien wystarczyć, żeby skończyć tę rozgrywkę. Obrażenie no i mamy zwycięzca. H2K wygrywa to bardzo ważne spotkanie, jak o, już mówiliśmy. O, Pulverize 3 osoby. Masa, kreacja miała zgunia. Albis ucieka flashem, ale no tak jak mówię, to już jest tylko sztuka dla sztuki. Ten mecz jest wygrany przez zespół H2K. No i są tutaj bardzo blisko udziału w tych ćwierćfinałach.